Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w drugim poradniku do Fortnite'a w sezonie oczywiście 8. Zostaw kciuka, jak jesteś nowy, nie zapomnij też o subskrypcji kanału, dzwoneczku, nie zapomnij też o komentarzu, no i oczywiście o moim kodzie twórcy, który jest tutaj nad kamerką, wpisujesz go w sklepy z przedmiotami, czyli klikasz sobie tutaj, wesprzyj twórcę, wpisujesz profi, potwierdzasz i dzięki temu mnie wspierasz. Tak jak dzisiaj już mówiłem w poprzednim filmie, kto nie widział, to jest już na kanale kolekcja. Wszystkie praktycznie 17 postaci oprócz tych dwóch, ponieważ są zbugowane, są już na kanale. Od jutra na kanale będą pojawiały się po kolei każda postać oddzielnie, ponieważ od każdej postaci możecie sobie zebrać 5 questów i wykonać je, zdobywając dzięki temu, jak widzicie tutaj, PD. A dzisiaj zajmiemy się karnetem bojowym. Karnetem bojowym, czyli rysunkową rybą. Zaczniemy sobie zbierać dzisiaj butelki tuszy. Jak widzicie, ja już jedną sobie odblokowałem, żeby sprawdzić, czy to działa i jakim sposobem się to zbiera. Ogólnie można je zbierać na każdym trybie, czyli solo, duo, tam oddziały, trójki. Można też zbierać na huku drużynowym, co jest najłatwiejsze według mnie. A zaraz przekonam się też, czy można zbierać oczywiście na naparzance. Jeśli chodzi o tusz z postaci, no to ten tusz dostajecie, tęczowy tusz dostajecie z skrzynek, które otwieracie. A to, jak widać, też dostajecie, tylko najpierw musicie odblokować oczywiście to. Więc lecimy na plac zabaw i pokażę Ci teraz, jak zebrać te wszystkie tutaj 21 butelek tuszu, żebyś mógł sobie odblokować tęczową rybę. Ok, więc lecimy sobie po kolei kolorami, tak jak są one pokazane w karnecie bojowym. Zaczniemy sobie od pierwszego, czyli od kolorku, dla mnie to jest czerwony, sorry dziewczyny, wydmy wierzących, tutaj macie. A pierwszy kolorek jest do zebrania tutaj na tej ruinie. Zaczynamy sobie. Tutaj mamy pierwszy, oczywiście trzeba przez niego po prostu przejść. Drugi kolorek mamy tutaj na dole, w tym miejscu. I trzeci kolorek do tego samego, żeby go odblokować, mamy, oj przepraszam, tutaj na dole, w tym miejscu. Tak jak widać, są one zaznaczone na minimapie oraz z nich wystaje taka czerwona poświata, w zależności od koloru tego koloru. Wystaje z niego taka kolorowa poświata i będziesz mógł go w ten sposób znaleźć łatwo. Przechodzimy teraz do kolejnego koloru. Gasnące gaje. Podobnie jak w poprzednim, do każdego w sumie są trzy beczki do zebrania. Pierwszy kolor znajduje się tutaj, na tym domku, jak widać. Drugi kolor znajduje się tutaj, na tym domku. A trzeci kolor, właściwie, oj. A trzecia buteleczka znajduje się tutaj, na tym domku. Przez każdą musicie oczywiście przejść. Kolejny kolor, numer 3 na naszej liście, na kurzących kominach go znajdziecie. Tutaj lądujemy sobie w tym miejscu. Pierwszy kolorek jest tu. Drugi kolorek do zebrania jest tutaj, a trzeci tam na górze. Kolor czwarty na naszej liście, bo lecimy oczywiście sobie w prawo według rzędów, znajduje się na latarni Lokiego. Lądujecie sobie tutaj, no i pierwsza buteleczka jest przed. I żeby odblokować kolejne, musicie wejść sobie na latarnię i po kolei, idąc w górę, będziecie je za chwilę znajdywać. Już wam zaraz pokażę, gdzie jest kolejny. Tutaj, drugi. I na samej praktycznie górze będzie trzeci kolor. Niestety trzeba tutaj troszeczkę wejść sobie. Mogłem w sumie schodzić, byłoby łatwiej. No i tu przy wejściu praktycznie na zewnątrz jest ostatni kolor. Piąty kolor na naszej liście znajduje się na kościanych krańcach. Lądujemy sobie na dole. Tutaj mamy pierwszą buteleczkę. Idąc dalej w tą stronę mamy drugą buteleczkę. No i tutaj na moście, jak widać, trzecią buteleczkę. Kolejny kolor, numer 6 na naszej liście, znajduje się w sadzie. Lądujemy sobie obok budynku, czyli tutaj. Pierwszy kolorek, jak widać, jest pod tą małą szopą. Drugi kolorek jest tam, jak widać, na przyczepce. I trzeci kolorek jest tutaj na przyczepce. Siódmy kolor na naszej liście znajduje się na kocim kąciku. Lądujemy sobie na stacji benzynowej i tutaj mamy pierwszy kolor. Odwracając się w tym miejscu mamy drugi kolor. I tam na paletach jest trzeci. Przypominam, że przez każdy z tych kolorów trzeba przejść, żeby go zebrać. Ósmy kolor znajduje się na lewo od przyjemnego parku. Tutaj w tym miejscu sobie lądujemy. Wchodzimy sobie do tej oto powietrznej turbiny, czy jak to tam, powietrznego tunelu. Lecimy, tu mamy drugi. I trzeci jest tutaj w tym miejscu. Dziewiąty kolor znajdziemy pod zielonymi żywopłotami na plaży. Tutaj mamy plażę, lądujemy sobie pod tym drzewkiem na początek. Tu mamy pierwszy kolor. Drugi, jak widać, jest w tym oto domku. Zejdźmy sobie, żeby wam nie okłamać. Tutaj o. I trzeci, jak już widzieliście, jest na tym kamieniu. Kolejny, dziesiąty kolor znajduje się na tajnej twierdzy pod anteną. Lądujemy sobie tutaj, w tym miejscu. Tu mamy pierwszy kolor. Chodząc tutaj na górę, mamy drugi kolor. No i trzeci jest tutaj, w tym miejscu na skrzyni. Kolor jedenasty, na piszczącej puszczy. Lądujemy sobie na tym tutaj moście, na samym dole jego. Tu mamy pierwszą butelkę.
Idąc dalej, już w sumie widać tą drugą buteleczkę na horyzoncie. Znajduje się ona tutaj, z drugiej strony mostu. No i trzecia jest tam na dole, po prawej. Kolor 12 znajdziemy na kukurydzianym kwartale. Lądujemy sobie tutaj na tej polu kukurydzy. No i tutaj w tym miejscu jest pierwszy. Drugi, jak widać, jest tutaj w tym miejscu. A do trzeciego musimy się kawałek przejść. I znajduje się on, jak już widzicie, tam. 13 kolor znajduje się na lewo od szlamowych szuwar. Tutaj mamy tą wioskę taką. Lądujemy sobie z północnej strony. Tutaj pod tym jest pierwszy. Tutaj macie drugi. No i tutaj macie trzeci. 14 kolor znajdziemy na szlamowych szuwarach. Lądujemy sobie, załóżmy no tutaj, tak jak będę wam pokazywał, ale pierwszy kolor jest ogólnie tu. Jak widać, w tym miejscu. Drugi kolorek jest do zebrania tam, w tym miejscu. No i trzeci tutaj, w tym miejscu. Przechodzimy teraz do koloru 15. Ten kolor, jak już widzieliście na początku filmu, zebrałem. Znajduje się on tutaj na wodospadzie, na lewo od zalewu zastoju. Pierwsza butelka była w tym miejscu. Druga butelka była tutaj mniej więcej na tej wysokości. Więc jak zeskakujecie, czy musicie się do niego zbudować, go sobie zbierzecie. No i trzecia jest tam mniej więcej na wodzie. Kolor 16 znajdziemy na koralowym kasztelu. Lądujemy sobie na dole tego budyneczku. Jak widać, tutaj mamy pierwszy kolor. Idąc dalej prosto, mamy tutaj, jak widzicie już na górze, drugi kolor. I tutaj, jak przejdziemy dalej, mamy trzeci kolor. Kolor 17 znajduje się pod paskudną przystanią, tutaj na miejscu rozbicia się kolejnego statku. Załóżmy, że lądujemy sobie w tym miejscu. Tutaj w tym wirze mamy pierwszy, właściwie w tunelu. Lecąc dalej, tutaj mamy drugi. I lecąc sobie dalej, tutaj jak widzicie mamy trzeci. Kolor 18 znajdziemy na sklepowej sadybie. W tym tutaj budynku lądujemy sobie. No i przed wejściem mamy pierwszy, tu mamy drugi i tu mamy trzeci. Kolor 19 znajduje się nad zielonymi żywopłotami, tutaj na miejscu rozbicia się. Schodzimy sobie oczywiście do wiru i lecimy pierwszy, drugi. No i do tego trzeciego kawałek drogi jeszcze nas czeka. I tutaj w tym miejscu jest oto trzeci. 20 kolor znajduje się na lewo od paskudnej przystani, tutaj na miejscu rozbicia kolejnym. Lądujemy sobie w tym miejscu. I tu pod daszkiem mamy pierwszy kolor. Tam był pierwszy, tutaj mamy drugi kolor. I tam mamy trzeci kolor. I ostatni, 21 kolor znajduje się pod gasnącymi gajami. Na tej tutaj ośnieżonej górce, zaczynamy sobie od samej góry, czyli tutaj. Mamy pierwszy kolor, schodząc niżej. Po tej górce mamy oczywiście tutaj, jak już widzicie, drugi kolor w tym oto miejscu. I trzeci kolor jest tutaj, troszeczkę niżej, w tym oto miejscu. Dzięki serdeczne za oglądanie, mam nadzieję, że ci pomogłem odblokować wszystkie kolory do naszej ryby. Mam nadzieję też, że zostawiłeś już kciuka, że zostawisz suba na tym kanale z dzwoneczkiem. I przypominam, od jutra będą pojawiały się oczywiście wszystkie po kolei questy tutaj związane z naszymi postaciami, więc warto zostawić suba, bo będziesz wtedy na bieżąco z filmami, które dla was przygotowuję. Wbijaj oczywiście jeszcze na streamy, link do Twitcha jest oczywiście w opisie tego filmu. Miłego popołudnia ci życzę, trzymaj się, dzięki za oglądanie, cześć!